Hej kochani, witajcie w świątecznej odsłonie Jak Szybko. Jak co roku mam dla Was pomysły na świąteczne prezenty i w tym odcinku zobaczycie propozycje dla kobiet, czyli mamy, siostry, babci czy koleżanki. Mój pierwszy pomysł to świąteczny lub zimowy case na telefon. Na Pinkland niedawno pojawiły się nowości i powiem Wam, że jest w czym wybierać. Są case'y ze śnieżynkami, reniferami czy choinkami. Case'y wystarczy przewiązać kokardką i pakowanie mamy z głowy. Zresztą nowy rok zbliża się wielkimi krokami, więc warto odświeżyć ubranko telefonu swojego lub kogoś bliskiego. Przechodzimy do opcji DIY. Na pierwszy ogień idzie mikołajowy skrab do ust. Zmieszaj gruboziarnisty cukier z miodem i kilkoma kroplami barwnika czerwonego. Porządnie wszystko wymieszaj. Po czym przełóż do małego pojemniczka. Nakrętkę zaklej czerwonym papierem, wytnij też cienki czarny pasek oraz złotą klamrę. Czyż nie jest słodki taki mikołajek? A do tego ten uroczy peeling sprawi, że usta będą gładkie jak nigdy przedtem. Skoro jesteśmy przy peelingach, to polecam też zrobić taki świąteczny, czyli w kolorach zieleni i czerwieni. W jednej misce zmieszaj cukier z oliwą i barwnikiem zielonym, a w drugiej cukier z oliwą i barwnikiem czerwonym. I wszystko mocno wymieszaj oczywiście. Barwniki możecie kupić w każdym sklepie spożywczym. Potem naprzemiennie ułóż w słoiczku warstwy czerwone i zielone, a na wierzchu dodaj jakiś miły akcent świąteczny. I gotowe! Kolejna propozycja to samodzielnie wykonane kule do kąpieli. Do ich przygotowania będziesz potrzebować jedynie olej, sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy i barwniki. Mokre składniki zmieszaj z tymi suchymi. Masę przełóż potem do specjalnych foremek, a wcześniej do środka możesz rzucić też suszone płatki róż lub inne jakieś elementy ozdobne. Porządnie dociśnij, żeby kule się nie rozsypały. Dokładniejszy proces przygotowania możesz zobaczyć w moim filmie Jak umilić sobie jesienne wieczory. Kulki są kolorowe, pachnące i idealnie nadadzą się do domowego spa. Następny podarek jest trochę prankiem, bo potrzebujesz opakowania po jajkach, ale plus jest taki, że zmieścisz w nim aż 10 małych podarunków. Ja schowałam do środka bombkę, balsam do ust, lakiery do paznokci, coś słodkiego, bransoletki, brokat, gumkę do ścierania i spinacze. Zakleiłam też niepotrzebne napisy i wierzch udekorowałam. Oczywiście możesz to zrobić dużo ładniej i na swój sposób. A zaskoczenie tego, kto dostanie taki prezent od Ciebie, jest nie do opisania. Znasz kogoś, kto jest wielkim łasuchem? A może kogoś, kto ostatnio był bardzo smutny? Taki słoik wypełniony po brzegi słodkościami na pewno osłodzi mu życie i poprawi nastrój błyskawicznie. Bo gdzie jak nie w tym okresie można sobie pozwolić na solidną dawkę cukru? A poza tym kolorowe słodkości bardzo ładnie się prezentują. Fajną opcją są też różnego rodzaju zestawy. Na Pinkland dostępnych jest takich kilka świątecznych paczek, czyli niektóre rzeczy są dużo tańsze niż jakbyście chcieli kupić je oddzielnie. Przykładowo zestaw Sweet z bluzą jest tańszy o ponad 30 zł, dlatego myślę, że to się bardzo opłaca. Będąc przy zestawach, możecie też sami skomponować swoje i zrobić takie tematyczne. Ja chciałam Wam pokazać zestaw kuchenny, czyli różne akcesoria kuchenne jak łopatka, chochelka, szpatułka, ubijaczka do piany czy jakaś foremka do pierniczków włożone do rękawicy kuchennej, jako dodatek pierniczek, mikołajek i wstążeczka. Myślę, że każda gospodyni domowa byłaby bardzo zadowolona z takiego prezentu.
Możesz też stworzyć pudełko różności, czyli wypełnione drobiazgami, jakie Ci się kojarzą z daną osobą. Prezent dla zmarźlucha? Czapka, płyn do kąpieli, kubek, kakao i obowiązkowo pianki świetnie się sprawdzą i z pewnością ogrzeją. Prezent dla słodziaka? Wszystko co różowe, puchowe, dużo słodyczy i uroczych rzeczy. No, słodziej być nie może. A jeżeli nie masz totalnie pomysłu, co komuś sprezentować, to postaw na ładną lampkę LED-ową. Mówię Ci, my dziewczyny kochamy takie domowe akcesoria, prawda? I to już wszystkie moje pomysły, jakie dla Was przygotowałam. Standardowo dajcie znać, który prezencik najbardziej Wam się spodobał i widzimy się w kolejnym Jak Szybko za tydzień.